Dzień dobry, witam serdecznie, tym razem z Hawany na Kubie, miasta nad Zatoką Meksykańską. Za moimi plecami widok na miasto z hotelu Havana Libre. To mój kolejny pobyt na wyspie. Byłem tu w czasie historycznej wizyty poprzedniego prezydenta USA. Barack Obama rozbudził wówczas nadzieje Kubańczyków na zmiany, ale od czasu tej wizyty specjalnie nic się tutaj w Hawanie nie zmieniło. A Donald Trump, jak już wiadomo, zaostrza politykę wobec Kuby. I w zasadzie tyle z ocieplania stosunków między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Ale Kuba to przede wszystkim piękny kraj z uśmiechniętymi i życzliwymi mieszkańcami. Także przepięknymi budynkami, niestety w wielu miejscach zrujnowanymi. Potrzeba mnóstwa pieniędzy, by je wyremontować. Sądzę, że część z nich runie, nim doczekają się remontu. Hawana była też ulubionym miejscem Ernesta Hemingwaya, który spędził tu 20 lat swojego życia. Tu w Hawanie jest wiele zabytków architektury kolonialnej. Stara Hawana jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na mnie ogromne wrażenie robią te samochody. Za kilkadziesiąt dolarów można zrobić sobie wycieczkę po Hawanie. Cenę można negocjować, zwłaszcza kiedy zdecydujemy się na dłuższą niż godzinna przejażdżkę. Właściciele tych aut, których wiek liczy się w dziesiątkach lat, to geniusze. Dorabiają części, konstruują nowe silniki lub podmaski, wsadzają silniki od innych samochodów. Ten, którym jadę, to Chevrolet z 1950 roku. Oh,
oczywiście jeździ tu wciąż wiele Fiatów 126P. Lata temu Polska przekazała takie samochody Kubie w ramach bratniej pomocy. Nawet raz w roku odbywa się tutaj zlot tych samochodów. One nazywane są tutaj Fiat Polakko. Choć trudno w to uwierzyć, w dzisiejszych czasach ludzie żyją tu bez swobodnego dostępu do internetu. W 2015 roku uruchomiono pierwszą publiczną strefę dostępu do internetu. Dziś jest więcej takich punktów. Szybkość internetu pozostawia jednak wiele do życzenia. Poza tym to taka uliczna kawiarenka internetowa pod chmurką. To wszystko ludzie, którzy przyszli na skrzyżowanie połączyć się z siecią, by móc napisać kilka zdań na przykład do bliskich, którzy uciekli z Kuby, czy dowiedzieć się, co dzieje się na świecie. Kod dostępu na godzinę, zależnie od miejsca, można kupić za kilka, a nawet kilkadziesiąt dolarów. Ten najdroższy internet jest w najlepszych hotelach. Kolejna opowieść o Kubie z Varadero, turystycznej miejscowości oddalonej od Hawany o jakieś 2 godziny drogi jazdy samochodem. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Szkowski.